1968 roku ukazał się w lubelskim wydawnictwie Lubelskie Spółdzielnie Wydawnicze z Razem Dziennik i stał się on, no można powiedzieć, bestsellerem, stał się właściwie bardzo, oczywiście niezwykle istotnym, jeśli chodzi o tego typu literaturę, fakty, literaturę autobiograficzną. Bardzo szybko zostało wydane drugie wydanie tego dziennika w 1959 roku, niedługo przed śmiercią Piotra Żółkowskiego, bo zmarł on właśnie dzisiaj, przypada rocznica jego śmierci 23 listopada 1959 roku. Ale zobaczył jeszcze przed śmiercią drugie wydanie tego swojego dziennika. Dziennik ukazał się dzięki pomocy w stawiennictwu młodego wówczas naukowca z Uniwersytetu Marii Curie Słowackiej w Lublinie, Zygmunta Majkowskiego. Zygmunt Majkowski podróżował po Zamojszczyźnie, spotkał Kłukowskiego, który podzielił się z nim informacją o tym, że posiada ziemię i bardzo chętnie by go opublikował. To nie było takie proste, żeby cokolwiek w Polsce w tym czasie opublikować. Jednak udało się dokonać tego dzieła. Zygmunt Mańkowski w jednym z ostatnich tekstów na temat Kłukowskiego tak napisał o nim, zacytuję krótko. Jego osobowość, erudycja, inteligencja przytłoczyły mnie zupełnie. Zdałem sobie sprawę, że mam do czynienia z osobą niezwykłą. Tak jak powiedziałem, ten dziennik był wielkim sukcesem. Otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę historyczną wcześniej, nagrodę tygodnika Polityka. Tę nagrodę wręczał Kłukowskiemu Stefan Kiniewicz, to jest nestor polskiej historiografii. To jest wielka, i to była pierwsza nagroda. Tygodnik Polityka przyznaje do tej pory nagrody za książki historyczne. I zawsze podkreśla się, wraca się do tego, że pierwszym, który tą nagrodę otrzymał, był doktor Zygmunt Kłukowski. Narracja w tym dzienniku była doprowadzona do 26 lipca, w tym dzienniku, który ukazał się w 1959 roku, była doprowadzona do 26 lipca 1944 roku, czyli do momentu wejścia do Szczebrzeszyna Armii Czerwonej, wyzwolenia miasta. I się kończy takim bardzo ładnym fragmentem, który przeczytam. Dzisiaj, pisał Kłukowski, skończył się już chyba bezpowrotnie prawie 5-letni okres straszliwego, potwornego jarzma niemieckiego. Ileż to razy nasze życie i los wisiały nad włosu. Pomimo wszystko nieugięcie staliśmy na powierzonym posterunku. Wytrwaliśmy i przetrwaliśmy. Ten dziennik był dedykowany, co nie jest bez znaczenia, partyzantom z Zamojszczyzny. Rękopis tego dziennika został złożony po śmierci Kłukowskiego, zgodnie z jego wolą, w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. On mieszkał w Lublinie przed śmiercią na tej samej ulicy, na której mieści się biblioteka, wizerunek, można powiedzieć, biblioteki. Tylko niewielu wiedziało, że ten dziennik, który został opublikowany w 1958 roku, to nie jest całość, że to jest tylko fragment zapisów Kłukowskiego, który nie przestał pisać, z tym, że to, co pisał później, już było całkowicie w PRL-u niedrukowane. Jak wiecie, II wojna światowa zakończyła się, czy miała się zakończyć wraz z wyzwoleniem ziem polskich z okupacji niemieckiej. Tymczasem z punktu widzenia wielu mieszkańców tego miasta, tego regionu Polski, jedna okupacja została zamieniona na drugą. Kłukowski pisał, tak powiedziałem, ten dziennik, który ukazał się, był doprowadzony do 26
lipca 1944 roku. Trzy dni później Krukowski zapisał, cytuję. 30 lipca. I znów czaję do lasu, do podziemia i konspirować i prawdopodobnie znacznie więcej niż przy Niemcach. Trzeba zaczynać nowy, cięższy niż dotychczas okres walki z drugim okupantem, z bolszewikami. Jeśli jednak chodzi o mnie, to jestem pewien, że wszystko skończy się dobrze i my z tej walki wyjdziemy zwycięsko. Trzy dni po tak zwanym wyzwoleniu. Krukowski był, czego nie powiedziałem wcześniej, o czym pewnie wiecie, był członkiem, nie był żołnierzem, ale był członkiem polskiego podziemia niepodległościowego Armii Krajowej. Piastował dość ważną funkcję. On był szefem Biura Informacji i Propagandy okręgu Zamońskiego. Duża część żołnierzy podziemia partyzantów została w konspiracji, ponieważ nie widzieli możliwości funkcjonowania pod nową władzą. Krukowski doskonale w tej drugiej części dziennika opisuje dylematy, przed jakimi stali młodzi najczęściej ludzie. Wyjść z podziemia, czy tkwić dalej i walczyć. Opisuje ich złudzenia, opisuje ich marzenia, opisuje ich życie codzienne. Tak Krukowski napisał, że ma nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Otóż nie wszystko skończyło się dobrze. Krukowski przez kilka lat, a był starszy Paweł, on urodził się w 1885 roku, kilka lat spędził w komunistycznych aresztach i więzieniach. Był trzykrotnie aresztowany, siedział najpierw przez wiele miesięcy w więzieniu na zamku w Lublinie, został z tego więzienia wypuszczony, po czym dwukrotnie jeszcze był aresztowany, skazywany przez komunistyczne sądy. Ostatni sąd skazał go na 10 lat więzienia, z czego kilka lat musiał odsiedzić i wyszedł z więzienia dopiero w połowie lat 50. To nie pobyt w aresztach i więzieniach, zrujnował jego życie, wyszedł z tych więzień jako człowiek chory i w 1959 roku zmarł. To nie jest koniec tragedii Krukowskiego. On stracił syna, młodego chłopaka, który był członkiem konspiracji antykomunistycznej, został aresztowany w 1951 roku, skazany na karę śmierci i stracony. Czyli tak jak powiedziałem, nie wszystko skończyło się dobrze. Ta druga część dziennika została opublikowana niedługo po upadku komunizmu w 1990 roku. I tutaj narracja była doprowadzona do marca 1945 roku, czyli kilka miesięcy dalej niż w tym pierwszym wydaniu, które ukazało się z pomocą profesora Mańkowskiego. Tak jak powiedziałem, nie było w ogóle możliwe, żeby te zapiski ukazały się w okresie PRL. Okazało się, czyli prawie nikt nie wiedział, że ten dziennik nie skończył się w połowie marca 1945 roku. Krukowski dalej pisał. W 1997 roku w języku angielskim w Illinois, w Stanach Zjednoczonych, ukazał się kolejny fragment dziennika Krukowskiego doprowadzony do dziennika i jego wspomnień, bo okazało się, że napisał również wspomnienia z pobytu w aresztach i więzieniach. Ukazał się ten dziennik, ten fragment w języku angielskim w
Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle fascynująca, dziwna historia, jak tam trafił. Okazało się, że Krukowski tylko przed śmiercią przekazał jednej ze swoich znajomych to, co on pisał. Obawiał się o los tych swoich zapisków. I te przekazane materiały przeleżały aż do 1991 roku prywatnej osoby. I dopiero kiedy w Polsce pojawił się starszy syn Krukowskiego, swoim synem, wnukiem doktora Krukowskiego, ta osoba zupełnie przez przypadek została z nim skontaktowana i przekazała to. I przekazała te dalsze zeszyty z dziennikiem Krukowskiego. No i tu pojawia się bardzo dziwna historia, a mianowicie rodzina, nie mówiąc nikomu o tym, wywiozła te materiały z Polski. Nie skontaktowała się z żadnymi historykami, z żadnymi ludźmi, którzy zajmowali się historią regionu, z profesorem Narkowskim, który wtedy był już wielkim profesorem, najwybitniejszym profesorem okupacji na Uniwersytecie Marii i Słodowskiej w Lublinie. Zresztą przydarzyła się kolejna tragedia. Syn Krukowskiego, starszy syn Krukowskiego zmarł niedługo po odzyskaniu tych manuskryptów. Zmarł jeszcze w Polsce. I te materiały zostały wzięte przez wnuka Krukowskiego, Andrew. No można powiedzieć, średnio dobrze opowiadał językiem polskim, przetłumaczył jeszcze z kimś te fragmenty dziennika. No to jest bardzo kiepskie wydanie, ale tym niemniej okazało się, doszło do wiadomości wszystkich, że istnieje dalsza część zapisów Krukowskiego. No co było wydarzeniem, bo jednak po prostu ten dziennik cały czas po prostu funkcjonował w Krukowskim. O tym, co pisał, mówiło się. Nie tylko w środowiskach historyków i osób, które zajmowały się historią II wojny światowej i PRL. W 2007 roku ośrodek Karta jest takie po prostu wydawnictwo i miejsce, które upamiętnia historię. Ten ośrodek się mieści w Warszawie. Jego dyrektor wpadł na pomysł, żeby należałoby wydać te brakujące fragmenty dziennika po polsku. Skontaktował się z wnukiem Krukowskiego, tymże Andrew właśnie, który w międzyczasie wyjechał do Tajlandii, ale udało się ściągnąć do Warszawy te dzienniki i wydać. I wyszła w 2007 roku taka edycja. Pis Krukowskiego, jako dzienników, ale również fragmentów przedwojennych i powojennych wspomnień. Ja nie będę wam tutaj mówił, dlaczego to wydawnictwo jest, no, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne, bo to są sprawy dla specjalistów. W każdym razie jest to wybór z piśmiennictwa Krukowskiego, ten dziennik został. Że ten dziennik jest absolutnym unikatem, został w wielu miejscach ostrucony. Ta dokumentacja polskich świadków jest bardzo ważna, również z tego powodu to różni się od tego, co się wyróżnia, że ci polscy świadkowie, którzy obserwują zagładę Żydów, sami są ofiarami. Ofiarami zagłady Holokaustu są Żydzi, prawda? Natomiast Polacy, tak jak Krukowski, którzy obserwują to, co się dzieje, też są ofiarami, też są prześladowani, też są wtrącani do więzienia. Krukowski ląduje już w 1940 roku, on jest też aresztowany, zatrzymywany i ląduje w Rotundzie Zamojskiej. Na szczęście nie jest ani wywieziony, ani zastrzelony, co zdarzało się. Żyje dlatego, że sprawuje ważną funkcję, jest dyrektorem szpitala. Dla Niemców jest on pożyteczny. Ale mówię o tym, że właśnie
są dwie kategorie ofiar, Polacy i Żydzi. I to, co opisuje Krukowski w swoim dzienniku, to to, że niby Bóg jest ten sam, niby opresja jest podobna, natomiast między tymi ofiarami nie ma jakiejś większej solidarności. I cierpią, gnią osobno. O tym też trzeba. Trzeba czytać dziennik Jarosława Krukowskiego, jeśli się chce zrozumieć o tym, to, co działo się w okresie okupacji. Nie jest tak, jak się uczy w szkole na historii, po prostu schematycznie, przeciwko Niemcom, znaczy, że Niemcy prześladowali tak samo Żydów, Polaków, między tymi ofiarami wiązała się solidarność, Polacy pomagali Żydom i tak dalej. To nie jest tak. Nie jest tak, Krukowski przyzwyczaił zupełnie coś innego. Dominująca jest właściwie po prostu obojętność i strach. Ludzie się boją, Polacy się boją Niemców, boją się pomagać Żydom i Żydów też niespecjalnie mówią. Żydzi są inni, żyją niby długo od wieków na polskiej ziemi, są jednak inni. Jest dystans, utrzymuje się dystans między nimi, kiedy Niemcy przystępują do eksterminacji Żydów. Po prostu dla Polaków nie jest to specjalnie ważne. Opisuje też jeszcze bardziej dramatyczne historie. Jeśli chodzi o tą historię Holokaustu, to jest ważne, jest, chcę, żebyście zapamiętali, to, że ten region, Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, jest po prostu niezwykle w tej historii zagładny, żeby ten europejski ważny. W Lublinie mieściło się, dlatego też jest ten opis Krukowskiego bardzo ważny. W Lublinie mieściła się centralna instytucja, którą niemieccy naziści utworzyli po to, żeby wymordować polskich Żydów. Z Lublina kierowali tak zwanymi akcjami likwidacyjnymi w poszczególnych miejscowościach, w których mieszkali Żydzi. W kilkuset miejscowościach na terenie Polski odbywały się takie akcje, z czym przyszedł. Pojawiali się uzbrojeni policjanci, niemieccy, ich współpracownicy, inne siły porządkowe. Miejscowości, w których mieszkali, czy dzielnicy, w których mieszkali Żydzi, były otaczane, Żydzi byli wyprowadzani do wagonów i wywożeni do obozu zakładu. Pierwszy obóz zakładu, jaki powstał, jaki Niemcy utworzyli na okupowanych ziemiach Polski, znajduje się tutaj niedaleko, w Bełchatowie, 60 km od Szczebrzeszyna. Żydzi szczebrzeszyńscy właśnie byli tam wysyłani na śmierć, ale nie wszyscy, bo część, wielu z nich, dziesiątki, setki ginęły na miejscu, były wyłapywane, zastrzeliwane przez Niemców i ich pomocników. Jest taki stereotyp, że Żydzi, którzy szli na śmierć, szli na tą śmierć jakoś bezwiernie, że właśnie poddawali się swojemu losowi, że byli bierni. Krukowski pokazuje, że jest zupełnie, że było zupełnie inaczej. W Szczebrzeszynie, w tym mieście, Niemcy kilkakrotnie dokonywali akty, tutaj mieszkało kilka tysięcy Żydów. Niemcy kilkakrotnie powracali tutaj, żeby Żydów wywieźć do obozu zagłady czy do mordowy. Podczas pierwszej takiej akcji, pierwsza taka wielka akcja wysiedlenia miała miejsce 8 sierpnia 1942 roku. Okazało się, że wszyscy Żydzi się ukryli. Niemcy kazali im się pojawić na placu i na stacji kolejową. Wszyscy się ukryli. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Trzeba ich było wyłapać. Polski opisuje, to są dramatyczne, wstrząsające sceny. Ostatnich Żydów wywieziono ze Szczebrzeszyna pod koniec października 1942 roku. Ta akcja już trwała. Też ci, którzy byli na miejscu, też nie szli wiernie na śmierć, też się ukryli. Wyłapywano ich przez wiele dni.
mieście poza Rzymem po raz pierwszy. Pierwszym fragmentem Ewangelii chciał widok, to był właśnie fragment poświęcony zagładzie Żydów, bo uważał, że jest to, że jest to ważne. Wysłał ten fragment do Warszawy, do Żydowskiego Instytutu Historycznego, przeczytał w 1951 roku, to było pomiędzy jednym a drugim aresztowaniem Krukowskiego. I dyrektor tego Żydowskiego Instytutu Historycznego przyszedł do tego, że dobrze opublikujemy to, ale opublikujemy to nie w języku polskim, tylko w języku żydowskim, w języku widnisz dla Żydów za granicą, ale musimy trochę ocenzurować. I użył za to ocenzurować, złagodzić ten opis trochę, bo on jest zbyt drastyczny. On jest zbyt drastyczny. Czytelnicy mogą być zaniepokojeni, mogą być zszokowani. Też drobne zmiany zostały wprowadzone w tym dzienniku, który się ukazał w 1958 roku. Niewielkie. Krukowski nie dorzucił niczego. Po prostu samo to, że później publikują, zmieniają nawet. Był taki przypadek w Polsce, że bardzo wielki litera sfałszował swoje dzienniki wpisane w czasie okupacji. Przebywał w okresie okupacji w Paryżu i też obserwował, co tam się dzieje. Wywózki Żydów do obozów zagłady na ziemię Polski. Całkowicie wydając swój dziennik, bo zmieniał. Inaczej opisał swoje odczucie. Nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Po prostu Krukowski to jest zupełnie inna historia. Mimo tego, że... Po prostu chciał, żeby coś się ukazało. Te fragmenty dotyczące, w ogóle chciał oczywiście, żeby cały dziennik się ukazał, dziennik poświęcony partyzantom, walce i tak dalej. O czym nie powiedziałem, to jest też niesamowite w historii Krukowskiego, że on po prostu prawie dwa życia w PRL-u, tym wczesnym. Z jednej strony no właśnie włączył się w ten ruch odbudowy Polski po okupacji niemieckiej, działał w różnych instytucjach, pisał, czy redagował książki, wystąpił nawet jako świadek w procesie zbrodniarzy niemieckich w Nurembergu, a z drugiej strony tkwił w konspiracji, spotykał się z konspiratorami, z tymi znajomymi partyzantami, działał i tu i tu, jedną nogą w konspiracji, drugą nogą w życiu, drugą nogą w życiu oficjalnym. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa to prędzej czy później musiała wychwycić Krukowski był z tego powodu represjonowany, ale mówię jeszcze o tych fragmentach, właśnie o tym, że jest to prawda niewygodna, tak to znaczy się, którą znajdziemy w dzienniku Krukowskiego. W 1968 roku był bardzo dobry rok dla historii Polski. Studenci protestowali przeciwko władzy komunistycznej, protestowali intelektualiści, władza próbowała spacyfikować te nastroje, odwołując się do antysemityzmu. I przypomniano sobie w tym czasie również o Krukowskim, o czym Służba Bezpieczeństwa przeczytała w Lublinie, się zachowały w materiale, natomiast wstrząsające. Służba Bezpieczeństwa przeczytała dziennik Krukowskiego na sporządzono długą notatkę, jakie jest po prostu niesłuszne, jakie są tam powypisywane straszne rzeczy dotyczące właśnie stosunków polsko-żydowskich, kontekstu polsko-żydowskiego, zagłady. I Krukowskiemu już nic nie mogli komuniści zrobić, bo Krukowski nie żył, po prostu wyżywali się na profesorze Mańkowskim, właśnie mamy zarzuty, nawet spotkał się komitet partii i rozmawiał na temat tego, że profesor Mańkowski miał tutaj czerność wydać dzienniki Krukowskiego, które takie niesłuszne
Na szczęście ten okres się skończy. Żeby zakończyć już, bo czas nas goni, musicie wrócić do swoich zajęć. Kiedy będziecie myśleć o swoim autorze, pamiętajcie o tym, że jest to i była to osoba, znaczy jest przez to, że jeżeli dzieło jest obecne z nami, że jest to osoba nie tusinkowa, nie tyle na to wybitna, bo to jest po prostu złe tutaj określenie, że nie daje tego kilku, kim był Krukowski. Krukowski jest polski inteligent, taki właśnie z okresu przedwojennego w PRL-u, któremu przyświeca pewna, który jest wiernym etosowi. Właśnie etosowi inteligenckiego. Po prostu chodzi o to, krótko rzecz ujmując, żeby nie przestając być patriotą, gorąco, Krukowski był taki patriotą, cierpię za to więzienie. Dawać świadectwo prawdzie, mówić prawdę, nie iść na skrót, nie tuszować. Właśnie taki polski inteligenc prawdziwego zdarzenia. I to przesłanie Krukowskiego, właśnie opisywać świat takim, jakim on jest. Czy to jest zgodne z jakąś wizją, czy nie jest zgodne z jakąś wizją, ale po prostu opisywać prawdę. To jest sprawa, jak sądzę, aktualna również do dzisiaj. Tak aktualny jest również wasz patron Zygmunt Krukowski. Dziękuję bardzo.